Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z South Park, Kijek Prawdy. Jesteśmy w Kanadzie, w ostatnim mieście w Kanadzie i jak badamy to ostatnie miasto, to wrócimy się do fabuły, a już niewiele zostało tego miasta, więc... That's nice. Ty kim jesteś? Right. Zobaczmy, może tu możemy przepłynąć. Możemy. Dwa statki. No okej, okay, jak będzie. Ciekawe, co my tu... To jest jakiś dziwny dom. Dziwny dom dziwnych ludzi. Chyba. Tak to wygląda. Nie wiem, czyja to chata. Ale jest w lesie, więc troszeczkę to dziwne, nie sądzicie? A czy to nie jest chata Terensa i Filipa przypadkiem? Tak przypadeczkiem? Byłoby to możliwe? Oczywiście, że byłoby możliwe. I to tak to wygląda. Bo są te dwa kolory i te tutaj na ścianach. Jestem bardziej niż pewien, że to ich chata. Ciekawe, czy to będzie jakiś twist fabularny z tym związany. To mnie ciekawi, szczerze. Zaraz zobaczymy. Ty jeszcze? San Diego, Kanady. Ciekawe, kto jest waszym przywódcą. People come from far and wide to buy our... Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Dobra, co masz? Syrop klonowy na 1000 sposobów. Okej. Okay. Bronie, różdżka arcymaga. Pipa w jeden... Nie, strapony. Spłamano... Atak usuwa dodatkowe tarcze 5. Nie. Szczerze mówiąc, strapony tego typu są chyba troszeczkę bezużyteczne. Wydaje mi się, że im mocniej piźgniesz wroga, tym i tak więcej tarcz mu rozwalisz, więc... Tak trochę wydaje mi się to bez sensu. W sensie, czymś innym można te tarcze zjechać, a nie specjalnie sobie to do broni dodawać. Strapon, który za to odpowiada, ale nieważne. O, tu mogę przejść. Patrzcie. Co my tu mamy? Broda drwala, ząbkowany topór rozpruwacza, hełm barbarzyńcy. Wszystkie rzeczy barbarzyńcy chyba mogę tędy zebrać. Tym sposobem. Też ciekawa rzecz. Takie kolekcjonowanie różnych tych, nie? Różnych strojów. To jest też jakaś opcja, tylko po co to robić? Nie wiem. Póki co nie znalazłem żadnego niczego lepszego niż to, co mam na sobie teraz. Czyli te rzeczy Hana, Chana, czy jakim tam było. Nic nie ma nic lepszego póki co, chyba. Bo to jest najlepiej opancerzone, najwięcej daje wszystkiego, co się da. Someday maybe I'll be Duke of Vancouver. Duke'em? To jest, macie Duke'a, tak? The Duke of Vancouver is a very busy man. Mogę z tobą pogadać? Let me call you back, Larry. What in the name of O. Henry is an American doing in my office? Who let this kid in? Aha, czyli nic tutaj nie zrobię generalnie i mogę już wypieprzać. Ale fajne nawiązanie z tym Terensem i Filipem. Warto było tu przyjść. Wracamy się teraz do tego królestwa, czy gdziekolwiek, gdzie tam mieliśmy być. I wtedy zobaczymy, co dalej robić, bo to już jest koniec Kanady. Dosyć mała, ale wydaje mi się, że taka akurat. Nie za duża, nie za mała jest akurat. Także jak najbardziej na plus. I zaraz zobaczymy, o co chodzi z tym wszystkim tutaj. Z tym ratuszem. W zasadzie teraz to... Już? Mogę? Cześć. There you are. I understand you wish me to release the minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this, and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! What the actually fuck is going on? Mam zabić ministra i przynieść obie jego jaja jako dowód. No, okej. Okay. Poproszę więcej takich gier na rynku tego typu. W sensie, jak South Park, poproszę. Jezu, niedźwiedzie się teraz pojawiły, węże. Czy ja mam to zabijać? Może ja będę to zabijał. Dobra, dajcie mi sekundę. I mamy pieczone węże na obiad, moi państwo. Yep. Oh, I wanted to show mercy.
Wypatroszyć, obedrzeć ze skóry i jeść. Praktycznie samo zdrowie. Banff. Chyba to był ten, bo tutaj był ten religijny, to był ten? To był ten, dobra. Mam zabić biskupa, naprawdę? Nie ma jakiejś bardziej pacyfistycznej drogi, jeśli chodzi o wykonanie tego questa? Rad bym był, gdyby była. The prince thinks Canada is a monarchy, but there's other people with opinions by God. Sorry, God. What's this? Who the fuck hits a bishop? Ja. Assassin! Assassin! Nie assassin, po prostu muszę cię zabić, koleś, no, no offense, no to nic osobistego, takie mam quest i tyle. Remember the golden rule. Jaka golden rule? O co tu chodzi? Odporny. Ale i tak dostał w pierdziel dobry. Komunia? O co chodzi z komunią? Niewrażliwy na magię. No i? I tak magii nie używam w ogóle, więc... jakby no, trochę mi to lata. Nie żeby coś. Ale jest, ma pełne życie. To już się. To już się, że ma pełne życie. To mi się już nie podoba. Trzynaście i pół tysiąca jeszcze ma. Nope. I shall turn the other cheek. Love thy neighbor. He knows not what he does. 2-300. Zaraz zobaczymy, może teraz go rozwalę w ostatniej turze. 3-300, dobra. Nie była to trudna walka, teraz żadna walka nie jest trudna. Okay, okay, whoa, whoa, whoa. Please, you don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these dire pig testicles and tell the prince they're mine. Bless you, my son. It'll be our secret. Wow, good thing I saved these. Poor dire pig. Jaja biskupa. Ej, nie chowaj się. Praise God. Praise God. Nie chowaj się, nie chcę cię już bić. Jedyne co chciałem to, żeby ten... żeby mieć te jaja. Czyjekolwiek one nie są. Nawet świni. Jezu, to musi być obrzydliwe. Nieważne. Dotykanie czyichkolwiek innych jaj niż swoich jest naprawdę... nie, nie zapomnijcie, że ja cokolwiek mówiłem w tym temacie. Nieważne, nieważne. Dobra, jesteśmy na miejscu. Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Shh. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. Czy każda nastrojowa atmosfera, czy jakieś takie ciekawe coś musi być popsute w ten sposób, ludzie? A, pomocy. Dobra. Czyli i tak byśmy po całej tej mapie chodzili. Trochę niepotrzebnie teraz latałem, tak jak teraz patrzę. Od nowa są przeciwnicy. Dobra. Ja w ogóle dostaję jakiegoś expa za nich, czy nic? Nie, dostaję jakiegoś expa w sumie. Wiele mi brakuje do tego. Uważaj, stary oddział wojska właśnie zajął klinikę. Dobra, to już było dawno. Moment. Poziom 15. Ja już nie muszę walczyć. Bo i tak mam maksymalny poziom. Oho. To czyli tak naprawdę no niepotrzebnie się rąbię z tymi. Tylko tam, że force, ale force i tak mam, więc... nie, idziemy dalej. Idziemy dalej po prostu. Nie zobaczyłem, że mamy expa i tak pełno. 15 poziom to jest maksymalne, co można tu nabić? To trochę smutne. To pokazuje, że ta gra nie jest aż tak długa, jak myślałem, że będzie. No cóż, trudno. Duke'u, czy jak tam się cokolwiek nazywasz? A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Z Terencem i Filipem zgaduję? Dobra, porozmawiaj z mnichami. Wow.
To poważnie brzmi. Podejrzewam, że to nie będzie w ogóle poważne. Oni się teraz tu pojawią? Tak. Czy to jest Terence i Philip? Who are you? Perhaps he is the American everyone is talking about, Terence. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. You would be surprised. Ale wydaje mi się, że teraz oni dadzą mi tą moc, dzięki której będę mógł skały kruszyć. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. What is the sound of one anus farting? Now you know. Mówicie, że nie potrafię pierdzieć? Okej. Okay. Przekonajmy się. No, dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. Aha, czyli wszystkie trzeba mu im teraz po kolei czary pokazać. That was stinky. Nie, to nie to było. To był prukoczar. If you're really good, how come you can't sneak a fart behind your fez? Teraz trzeba ten podstępny piskacz. The sneaky squeaker! Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes, prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Oh, wow. Jezu. Coś to idzie zginąć od czegoś takiego. Your magic is impressive, young American. What? Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. What? Że jak? Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki. Here, watch again. Oh, nie. Przytrzymaj lewy, prawy. Believe in yourself. Dobra. Ła! Poszło. That's it. Now let us see how Nagasaki works in battle. Aż się boję. These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki. Nagasaki. Spoko. Wow, jakieś to jest moc! That's it. You have the power. Jestem pod wrażeniem. You did it. Now go out and use your anus for the good of mankind. And don't ever, ever fart on a man's balls. Co wy macie z tą zasadą? Pomocy! Dobra, jest. Nauczyłem, jestem uczniem czarnoksiężnika. Nauczyłem się takich teraz wiksów, że to po prostu... A. Dobra, ale... Co, że mam teraz wrócić do tego typa, czy jak? Chyba wiem, tam gdzie była ta ściana do zniszczenia, tak? Tak. Czyli to było w jaskini. I teraz będziemy mogli jeszcze rozwalić tamto ścianę w jaskini tej, gdzie tamtego nie... W jaskini, gdzie był nietoperz, tak? Już wiecie, o co chodzi, tak? Dobra, git, fajnie. Bo ja dzisiaj tłumaczę tak, że jakbym chciała, nie mógł, naprawdę. Ach, masakra. Może dlatego, że po prostu tyle było nagrań dzisiaj. A dlaczego było tyle nagrań? Nie poradzę, po prostu trzeba... Ciśnij right stick. Nagasaki. Nie mam pojęcia, co ten koleś powiedział, ale chyba to było... To był komentarz odnośnie tego. O, wow. Moment. Sound up, surgeon. Jedziemy ze wszystkimi naraz. Chyba muszę tego użyć w walce. Tak mi się wydaje, a najpierw muszę coś zjeść. Żeby mi podbiło manę, mikstura many. 70 many. Chyba. Chyba to podziała. Zjadłem burrito, dobra. Chyba to jest burrito. Nagasaki ma 100. To może być ostatnia moja walka w tym momencie. Dobra, bronimy się ognistą kulą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Węże na pewno na raz pójdą, wilki może. Wszyscy dostali na banie? Nie, nic nie poszło na raz. Dobra, profesor Chaos. Postaramy się może teraz coś z tym udziałać.
Może być i tarcza. W sumie może być i tarcza. Jest tyle wrogów, że tarcza też się przyda, jak najbardziej. Fuck, krwawienie. Nadal to są jeszcze tarcze, tak? Nadal jeszcze mam tarcze. Pierdziele, ile ich jest. Pomocy. Nie no, muszę stówę mieć, to jeszcze coś trzeba zjeść takiego niewielkiego. Minimalnie co jest, to jest 70 many. Dobra, użyj. Zjedz, doładujemy manę. Oj, nadwyżka, fuck. Zestarał się. Fuck. Nie siadło. Czyli jednak trzeba mieć równe 100, a nie więcej. Dobra, nie wiem, czy mi się uda jeszcze to Nagasaki tego użyć. Jestem bardzo ciekawy tego ogólnie w walce. Chociaż mówię, no nie wiem, czy się uda tego użyć jeszcze dzisiaj. Nie. Niestety nie. Ale trudno. Pierdziele, ja to wszystko zabiłem. Wow. Mikstura leczenia duża. Naszywka jeszcze jakaś, czy coś jeszcze tutaj mieliśmy? Chyba nie. Chyba to jedno tylko, tak, jeszcze to tylko do jedzenia, ale to jest nieprzydatne za mocno w tej chwili. Pierdziele, zabiłem wszystko, co tu było. Wow. Ja to jednak oksiarski jestem. Kanadyjski skarb. Co to jest kanadyjski skarb? Nie wiem, pancerz barbarzyńcy, czyli mamy generalnie już wszystko. Mamy generalnie już wszystkie części pancerza barbarzyńcy, znaczy no barbarzyńcy ogólnie. Outfitu mamy wszystkie części. A po co ten odłamek jest? To chyba jest śmieć taki, zobaczymy. Dobrze, i ministrze, czy premierze, czy jak to ci tam było? Je suis libre! Je suis libre! O, ne vous besoin de collection traduit? Ok. Cela se traduit par cela, cela se traduit par cela. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Co właściwie powiedziałeś? I have no idea. Nie mam pojęcia, co on powiedział. Chociaż jakieś tłumaczenie by było fajne, czy coś. Dobra, tablica. Zobaczmy na tablicy. Jesteś prawdziwym bohaterem Kanady. Dzięki, chyba. Jak w ogóle, jaką mam ilość życia? 8666. Szatańsko, naprawdę szatańsko. Co teraz mamy zrobić? Bo mamy ten dokument przetłumaczony, mam wrócić do dziewczyn? A to by chyba wychodziło, to że teraz muszę to zrobić. Ale najpierw to, co ja bym chciał zrobić, tak naprawdę, to by było, wiecie co? Zamknąć robotę z tym. Z tymi polowaniami. Bo to jest jedyny quest, którego jeszcze nie zakończyłem, oprócz tego głównego. Więc to trzeba zakończyć, bo nie wiem jak z tą fabułą jest, czy ona jest jeszcze dalej, ale chyba będzie jeszcze dalej. Że trochę jeszcze będziemy mogli porobić w tej grze, co mnie w zasadzie cieszy, bo teraz bardzo mi się podoba to, co tu się dzieje. Wiecie, ostatnio wielki płód rozwalaliśmy, więc może się teraz stać wszystko, naprawdę wszystko. Już jest ciężko teraz określić, co właściwie może się zadziać. Nie mam klucza, no właśnie klucz jest potrzebny. Właśnie, może od nich dostaniemy teraz... kluczyk do skrzynki tam na górze. Oj tak. To wszystko. Jimbo, Ned. 71 znajomych dostępny talent. Klucz Jimba, tak jest. Czyli na górze mamy ten. Możemy coś otworzyć. Nope, not so much. W tej Kanadzie też nie było za bardzo czego kupować. Już mam chyba wszystkie możliwe bronie najlepsze, które można kupić. Albo jeśli nie mam, to pewnie mam prawie wszystkie najlepsze bronie, więc... Więc no cóż, gotówka, topór z podziemia. To jest niezłe. Znaczy fajnie wygląda, nie wiem czy jest niezłe. Granat spowolnienia. Naszywka z białym wielorybem. Po co to jest? Gdy masz mniej niż 25% zdrowia... A. To co? Zwiększa obronę na początku bitwy.
granat spowolnienia to raz, a dwa ten topór z podziemia. Teraz zobaczymy, o co tu chodzi, co to jest właściwie. To nie jest lepsze niż ta katana, bo katana ma 14 poziom, ale zobaczymy. Idealny atak wysysa z krwawiącego celu 300 peżeta. Tylko to jest sporo lepsze, tak? To ma 3 ataki, ma 629 do 800 parę, a tu jest 1300-1800, no to o czym my rozmawiamy, prawda? Tu mamy kuszę, ten dysk to jest... 1000 do 2100, tu jest podwójny atak, trafia losowe cele, maksymalnie 2. No to granat, idealne trafienie spowalnia cel. Niezbyt przydatne. Wolę tą swoją kuszę, która jest pewna. Mam obkupione wszystko i git. Jeśli jeszcze jakiś quest został, a nie wiem czy został, czy nie wiem czy jakiś jeszcze quest mamy jakiegoś do zrobienia, to fajnie było o nim wiedzieć. Może po prostu po tym odcinku sprawdzę sobie, co nam jeszcze zostało z takich questów w jakimś, nie wiem, spisie, w jakiejś solucji, coś może pokminie. No bo fajnie było tu wykonać wszystko, co się da. I tak mam teraz maksymalny poziom, ale... Ale zawsze można jeszcze coś tam podrzeźbić, zobaczyć, no. Jak już i tak gramy w grę, to fajnie było zobaczyć całą zawartość, prawda? Chyba. Tak. Idziemy. See, right here it says that 5 women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom! So Heidi Turner was the two-faced bitch! The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freaking whore! Two-faced butt rag! Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass! But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi. Yay! Yay, Heidi! You serve the girls well, new kid. So you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle! Sunshine! Czyli mam rozumieć, że... Jezu, ile tych znajomych. Czyli mam rozumieć, że dymałem po to wszystko tylko po to, żebyście teraz powiedziały, że... A w sumie i tak jej wybaczyliśmy, spoko. Myszotik, otwórzmy to. Opaska Walkirii. Dodaje 80 punktów pancerza. To w zasadzie może być jeszcze lepsze niż to, co wcześniej. Pancerz Walkirii. I to pewnie jest to chyba właśnie jeszcze lepsze niż to, co miałem wcześniej. No to się myliłem. Myślałem, że już nic mnie gra też nie zaskoczy, ale znowu. I almost forgot you're not a girl. Thank you so much for clearing my name. Now when girls call me a whore, it's more in a joking way. Świetnie, bardzo się z tego powodu cieszę. We should be friends so you can like my posts. I learned that betrayal can actually make your friendship stronger, and it's all thanks to you. As an honorary girl, you've been granted full access to our adorable supplies. Wanna do a little shopping? Sklep. Interesujące, zaraz zobaczymy, co wy tu macie. Młot z ciasta, ostrze wróżki, łuk wróżki, czakram. Przeskakuje do 6 celów, dopóki jest ich co najmniej 3. No ale to jest też, to jest lepsze przy walce z większą ilością wrogów, a ta kusza jest taka... Można tym uderzać w każdej okazji w zasadzie, w każdej okazji jest dobra, tak mi się wydaje. Idealny atak 25, dobra. To nic tu w zasadzie nie macie takiego, co by mi... Rzeczy wróżki. To jest ciekawe. Ale pomyślałem, że jeśli mam ich się okupować, to zrobimy to w następnym odcinku, bo jest akurat najwyższy czas. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Za szybko było? Możesz sobie spowolnić film. Na razie.